Nagrywanie ekranu robimy sobie od razu równolegle z nagrywaniem dźwięku. Jest to bardzo pomocne w późniejszej obróbce. Tu mamy GoFly. Wezmę sobie za chwilę kontrolę. Ogólny status jest w porządku. Przejdziemy sobie najpierw do ustawień. Ustawienia generalne i ustawienia kontrolera, prawda? I tutaj mamy coś takiego jak Configure Fixed Wing Mode. Czyli C1 będzie aktywowało, klawisz C1 będzie nam aktywował ten tryb, C2 deaktywacja. Lecimy do przodu, aktywujemy po przekroczeniu pewnej prędkości, ja za chwilę powiem jakiej, klawiszem C1 tryb, a C2 wychodzimy. Prawda? Zobaczymy, jak to wygląda w trybie zwykłym i w trybie sportowym. Tutaj wiemy wszystko. Wychodzimy. Nie chcę na razie tutoriala, dlatego że to nam zakłóci. OK. Ruszyłem. Będę dzisiaj trochę wyżej latał. Ostry złapałem. Polatam na wysokości około może 60-80 metrów. Dobra, tak jak teraz. C1, pamiętajcie, jest to klawisz, który mamy pod lewym palcem wskazującym, a C2 pod prawym palcem wskazującym. Ustawimy sobie trochę nasz obraz. To lecimy. Lecę do przodu. C1. Mam C1 w tej chwili. Mavic Summit lata. I co widzimy od razu, że horyzont nam się skręca. Czyli lecimy tak jak samolotem. Ja zrobię pełen obrót. Leci jak samolot. Spróbuję mocniej. Wiatr nim dzisiaj trochę poniewiera. Ale w tej chwili wykonałem pełen obrót, czyli de facto on się zachowuje jak samolot. Trzeba uważać na to, że my lecimy ze stałą prędkością, co to znaczy jak wyjdziemy ze sterowania drążkiem, nadal lecimy. Prawda? Teraz sobie z niego wyjdę. C2. Dobra, trochę cofnę. Co jest też ciekawe, że gimbal jest zablokowany. Zaraz to pokażę. Ale myślę, że prawdziwa zabawa zacznie się, jak wyjdziemy w typ sportowy. Nabiorę trochę dystansu do tego, żeby zrobić fajny zwrot. OK, skierujemy się może najpierw w tą stronę. Jeszcze trochę do tyłu. Wejdźmy na 100 metrów i będzie tryb sportowy za chwilę. OK? Zmieniłem na tryb sportowy i tu się zacznie prawdziwa zabawa. Mniej więcej ostrość jest złapana. W tej chwili to lecimy. Zwolnił mi wyraźnie po wejściu w tryb sportowy. Wow! Teraz zasuwa jak szalony. Zwroty są niemal w miejscu. To nie jest duży promień. On naprawdę piękne robi te zwroty. Muszę troszeczkę wejść wyżej, na wyższy pułap. OK, aż się wystraszyłem. Całkiem dobrze. Naprawdę można się w nim zatracić.
Z ostrością tutaj też jest numer taki, że... Ja się teraz troszeczkę cofnę. Z ostrością jest też taki numer, że de facto klawisz C1, który miałem przyporządkowany do ostrości, w tej chwili już tej ostrości mi nie łapie. Także taka luźna obserwacja. Jestem dość wysoko, 110 metrów. Nie powinienem w nic walnąć. Ja teraz troszeczkę się oddalę, żeby mieć całkiem ładne tło. Tak jak teraz. Może jeszcze trochę. Okej. Dobra. Tak jak teraz. Dobrze. No to co? Ruszamy w trybie sportowym. Jestem na 110 metrach. Aktywacja C1 następuje. Lecę z prędkością, zobaczcie, ponad 15. I utrzymuje mi prędkość. Wow. Zwrot. Ale dynamit. Kurczę. Fuu. I profil. Jaki agresywny profil. Naprawdę jest hardcore. Leci tak szybko, że sobie nie może z tym nawet poradzić. Wow. Dobra, na chwilę wyjdę. Utrzymuje prędkość. To było piękne. Znowu nabiorę trochę odległości. Spróbuję jeszcze szybciej. Gimbal całkiem oszalał. Gimbal jest zblokowany w tym trybie Fixed Wing. Fixed Wings. Także my go mamy cały czas, kamera jest zblokowana w pozycji do przodu. Teraz mam gwałtowne zwroty, bo jestem w trybie sportowym. Jeszcze się trochę cofnę. Jeszcze się trochę cofnę. Tutaj trzeba mieć bardzo dużo miejsca. To nie jest tak. To nie jest tak, że my, mając mało miejsca, możemy używać tego trybu. Nie, nie, nie. Kochani. Rozpędzam się. Wyhamowuje mi. On wyhamowuje. Nie wchodzi w tryb Fixed Wings z pełną prędkością. Ale profil za to jest skrętu niezwykły. Bardzo agresywnie. Dobra. Wyjdę trochę. Nabrałem nieco pewności, ale na razie nieco. I spróbuję sobie troszeczkę polecieć niżej. Nie wiem czemu, ale mam tak, że w lewo lepiej mi się skręca niż w prawo. Próbujemy. Prędkość jest bardzo duża. On zwalnia. Jednak zwalnia. Chociaż teraz nabrał mi prędkości. Wchodzę mocno. Wow, to było to. Spróbuję wejść jeszcze raz. Muszę się zastanowić, co on robi przy aktywacji, bo on przez chwilę zwalnia, a później przyspiesza, zdaje się. Wow, i to najście. Tak. Wrażenia są po prostu nieprzeciętne. Jeszcze jedno. Zasuwa jak samolot. Dobra, wychodzimy z tego trybu. Teraz sobie nagram to. Jeszcze jeden lot.
Dzisiaj pogoda może nie rozpieszcza aktywującego. I co, zwolnił mi, ale po chwili przyspiesza. Patrzcie na to. Aż się wystraszyłem. Byłem trochę za nisko teraz. Okej, jeszcze raz. Byłem trochę za nisko, miałem wrażenie, że przywalę w glebę tam na górce. To są duże prędkości. Akcja naprawdę dzieje się momentalnie. Wyrównuje się horyzont. Teraz odpuściłem. Czyli on ma pewne opóźnienie. Mam wrażenie, że gimbal nieco szaleje po odpuszczeniu. Tak jak teraz. Tak, po odpuszczeniu gimbal jest nieco skołowany. Gimbal szaleje. Może dlatego, że jest silny wiatr. Wyjdziemy sobie z tego trybu. Uspokoiło się wszystko. Okej, mniej więcej mam wnioski, wiem jak to działa. Bardzo dobrze działa. Oprócz jednej rzeczy, mianowicie ten gimbal trochę szaleje. Ale tak poza tym ten tryb jest mega. Spróbuję sobie jeszcze polecieć na chwilę w goglach. Teraz będą wrażenia z gogli. Aktywujemy sobie. Prędkość mi... Czyli początkowo ta prędkość de facto jest redukowana i stopniowo rozkręca ją. O tym nie wiedziałem. Druga sprawa, gimbal zachowuje się dosyć dziwnie przy odpuszczeniu. On wraca do pozycji stabilnej. Low battery warning. W tej chwili, jak jest tryb aktywowany, nie można poruszać gimbalem. Dobra, skręcamy i po odpuszczeniu gimbalu, może to ze względu na silny wiatr tak się działo. Dobrze, na dzisiaj wystarczy, za chwilę będą wnioski. Pierwsze dwa loty w trybie Fixed Wings i co mogę powiedzieć, faktycznie Mavic zachowuje się jak samolot. Co jest charakterystyczne, o czym wcześniej nie słyszałem, gdy lecimy z większą prędkością, z dużą prędkością, ja tam latałem w trybie sportowym około 15 metrów na sekundę, Mavic początkowo po aktywowaniu zwalnia i dopiero systematycznie przyspiesza. Może daje nam szansę na to, żeby zastanowić się, co my chcemy zrobić. Ale działa to naprawdę dobrze i w trybie sportowym ten promień jest dość mały, naprawdę agresywnie, ostro wchodzi w zakręty. Ja jestem bardzo zadowolony, jestem mocno podkręcony. To jak się latało w trybie sportowym, to jest magia miecza. I miałem wrażenie, że o jedną skałkę w pewnym momencie przywalę, ale bardzo mi się podoba. Gimbal i kamera są zablokowane w normalnym trybie.
leci sam, także na to trzeba uważać, trzeba mieć dużo miejsca. Ja dzisiaj miałem trochę wiatru, więc też może próby nie są zbyt obiektywne, ale po odpuszczeniu gimbal nieco taka fluktuacja jest gimbala odczuwalna. Ja nie wiem, na ile to jest kwestia dzisiejszego wiatru, na ile to jest jeszcze niedoskonałość tego trybu, ale póki co widzimy, że to jest wejście pod gogle, dlatego że dlaczego? Dlatego, że można operować z samego panela klawiszami C1, C2. Nie trzeba używać ekranu, więc widzimy, że DJI poszło śmiałe, zrobiło śmiałe dwa kroki w kierunku gogli i latania fixed wing. Zachowuje się podobnie jak model samolotu. Pierwsze uczucia są niezwykłe i bardzo mi się podobało. Spróbujcie sami, trzeba mieć więcej miejsca i trzeba się do niego trochę przyzwyczaić, bo ten tryb jest średnio intuicyjny. Zwykle nie operujemy tak często klawiszami C1, C2, ale póki co mi się bardzo podobało. Trzymajcie się, do kolejnych epizodów, pa!